Cześć! Witam Was dzisiejszego dnia i zapraszam do pomodlenia się dzisiejszą Ewangelią wspólnie ze mną w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, chcemy tak jak ci dwaj niewidomi ślepo za Tobą dążyć. Chcemy zawsze wybierać Cię jako pierwszego i nie patrząc na to, jaką Ty drogę nam wybierzesz, jakie są Twoje plany, jakie są Twoje następne kroki, my chcemy mimo tego wszystkiego podążać za Tobą i wybierać wyłącznie Ciebie. Bo właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii sam początek wydaje mi się dosyć taki absurdalny, bo poznajemy dwóch niewidomych ludzi, którzy idą za Jezusem, na początku jakąś tam drogą, a później idą za Nim do domu. I mnie najbardziej zdziwiło to, że oni wiedzieli, gdzie Jezus będzie szedł, mimo że byli niewidomi, to właśnie szli za Nim, a nie mieli na pewno takich rzeczy, jak mamy teraz. Nie mieli jakiegoś pieska, który był wyszkolony, żeby prowadzić ludzi niewidomych. Ale na pewno oni byli bardzo, bardzo wyczuleni na głos Jezusa i na to, co też On do nich mówi, bo nie mieli możliwości widzieć cudów, nie mieli możliwości widzieć Jego twarzy, więc na pewno bardzo, bardzo się skupili na słuchaniu Jego głosu, tak jak słyszeliśmy w wczorajszej Ewangelii. Właśnie oni budowali swój dom na skalę, bo słowa Jezusa wprowadzali w czyn i właśnie oni podążali ślepo za Jezusem, nie podążali za pieniędzmi, pracą czy czymkolwiek innym, sławą, tylko właśnie wybierali Jezusa. I ich wiara była podstawą tego uzdrowienia, bo Jezus powiedział do nich słowa: niech się wam stanie według waszej wiary. Więc oni mieli na pewno bardzo rozwiniętą, mieli bogate wnętrze, ich dusza była na pewno bardzo przepełniona miłością do Chrystusa. To był w ogóle taki czas, gdzie ludzie dopiero poznawali Jezusa i Jego działanie poprzez właśnie patrzenie na cuda, które On czynił, uzdrawianie chorych. A oni nie mieli tej możliwości, nie mogli widzieć Jego twarzy, a właśnie wierzyli w Niego. Na pewno było mnóstwo takich nawróceń przez to, że właśnie ludzie widzieli, jak uzdrawiał ich znajomych, czy tam jakieś osoby z ulicy. Ale było też bardzo dużo ludzi, którzy mimo tego, że patrzyli na to działanie Jezusa, wciąż w Niego nie wierzyli, a ci ludzie pozornie tacy prości, trochę biedni też przez to, że nie mogli widzieć piękna świata, widzieć piękna Jezusa, to oni znali inne piękno w postaci właśnie życia z Jezusem i słuchania Jego słowa i życia modlitwą. I ta wiara sprawiła, że zostali uzdrowieni. I też, kiedy Jezus położył na ich oczach ręce i uzdrowił te oczy, no to oni wtedy jakby pierwsze, co zobaczyli, to właśnie była twarz Jezusa. Ale to nie był pierwszy raz, kiedy oni widzieli jako pierwszego Jezusa, mimo że to wtedy jakby otworzyły im się oczy. To oni zawsze przez całe życie jako pierwsze wybierali właśnie plan Boży, przez to, że szli za Nim. Zawsze jakby to, co Jezus chciał, było dla nich najważniejsze, więc na pewno bardzo jakby zrobili to tylko z wiary w Niego, właśnie za Nim szli. I On ich uzdrowił, żeby im tak jakby podziękować za to, że trwają przy Nim.
I my, Panie Jezu, też chcemy stawiać Ciebie zawsze na pierwszym miejscu i ślepo dążyć za tym, za Twoją drogą, za Twoim planem i wybierać go pomimo wszystko, mimo wielu trudów. Chcemy też skupić się na Twoim głosie. Nieważne, czy widzimy cuda, czy ich nie widzimy, to chcemy zawsze starać się słuchać Twojego głosu i tego, jak Ty byś chciał, żebyśmy żyli. No, amen. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i za to, że mnie wysłuchaliście i życzę Wam super dnia. Cześć!